Z nami Cyber Marian. Jak Ci się podobał mecz? Dzień dobry, bardzo mi się podobało. Byłem rok temu i wydaje mi się, że w tym roku poprzeczka była podniesiona. Emocje były większe. Super. A swój występ jak ocenisz? No, myślę, że w drugim wejściu było lepiej. Nawet nie liczyłem, ile wpuściłem, bo... Znaczy ogólnie przez cały mecz kontuzjowany grałem, także musiałem najpierw przemóc ból tu i tu i jakoś dałem radę, więc... A często bierzesz udział w takich charytatywnych meczach? Znaczy ogólnie w charytatywnych akcjach tak, ale w meczach to... No to właśnie ostatni raz tutaj było rok temu. Jeszcze jest jeden w marcu, także... Nie, no bardzo fajnie. Ja to generalnie może nie widać, ale ja to sport bardzo lubię. I kiedyś też trenowałem 8 lat siatkówkę, 2 lata piłkę nożną. No teraz już troszeczkę mi piłka urosła na brzuszku, bo głównie siedzimy przy kompach, ale jak zawsze jest okazja gdzieś tam trochę się poruszać, no to ja zawsze chętnie. No i super, fajnie, że takie rzeczy się dzieją. Jak jeszcze można pomóc gdzieś tam w dobrej sprawie, no to tym bardziej super. A swój indywidualny występ jak byś ocenił? No jak na moją formę, to myślę, że całkiem dobrze. Ja w ogóle miałem kolano skręcone, także tutaj też miałem, no niestety się przewróciłem, bo źle stanąłem, trochę kolano bolało, ale fajnie, naprawdę spoko. I prawdziwe poświęcenie. Tak, no to zawsze, to jak gramy, no to zawsze na maksa, no nie ma opcji. Często bierzesz udział w takich charytatywnych meczach, czy innych po prostu charytatywnych akcjach? Właściwie chyba zawsze, jak jestem zapraszany, także to już któraś taka akcja, także... Uważasz, że youtuberzy powinni brać w tym udział? No jasne, ale nie tylko youtuberzy, każdy powinien brać w tym udział, no bo to jest fajne, szczególnie, że my się naprawdę przy tym super bawimy, a jeszcze jeżeli pomagamy, no to dlaczego tego nie zrobić? Mój kanał nazywa się PLKD, to jest mój nick i głównie zajmuję się FIFA, również piłką nożną, czasami wyjeżdżam na mecze, no głównie futbol, na tym się koncentruję. Poradniki do FIFA, również mówię czasami o meczach, no mówię, jeśli ktoś lubi piłkę nożną, to wydaje mi się, że u mnie znajdzie swoje miejsce. Jak dzisiejszy mecz ocenisz? Bardzo fajnie, emocjonujący, do końca było napięcie, jakoś udało nam się wygrać w tych rzutach karnych, nie wiem dzięki komu, to trzeba obejrzeć na powtórce. Właśnie, byłeś bramkarzem, więc może oceń swój jeszcze indywidualny występ. No myślę, że takie solidne 8 na 10. A uważasz, że takie mecze, takie akcje charytatywne są potrzebne? Czy youtuberzy właśnie powinni jak najczęściej brać w nich udział? Według mnie tak, ja przyjechałem tutaj z ogromną chęcią, bawiłem się niesamowicie, mogę grać ile wlezie, więc... Potrzeba więcej takich akcji, bo to oczywiście graliśmy dla dobrego celu. Każdy tutaj dał z siebie 100%, żeby zadowolić widzów. Jeszcze zaraz będziemy się z nimi widzieć, przeznaczymy dla nich chwilę, więc wydaje mi się, że nikt smutny z tej szkoły dzisiaj nie wyjdzie. Kameralnie kanał to jest kanał, który powstał już 4 lata temu jako wywiady z youtuberami w samochodzie. Pomyślałem sobie, że skoro wywiady z gwiazdami już były, to teraz przejdźmy trochę na ten szczebel gwiazd internetu i dlatego to zrobiłem. A dzisiejszy mecz, jak Ci się podobał? Bardzo mi się podobało, chociaż halówka jest równie bardzo wymagająca. Gra jest szybka, my nie gramy razem, oni widać, że bardzo dużo ze sobą grali, są zgrani, szybcy, bardzo szybkie podania, więc kondycyjnie może nie było za dobrze, ale na pewno zabawa była super. I uważasz, że takie wydarzenia są potrzebne i takie charytatywne, w których youtuberzy mogą brać udział? Jasne, jak najbardziej są potrzebne i podziwiam w ogóle. W mojej szkole czegoś takiego nie było. Bardzo mi miło, Y tutaj, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I jak byś ocenił dzisiejszy mecz? No oczywiście, powiem tak, nagrywaliście jakieś przebitki, wszystko widzieli widzowie. Taktyka była prosta, dajemy im na początku fory, bo wiadomo, młodsi zawodnicy, potem, że niby my jesteśmy słabi, no i wiadomo, w końcówce przyciskamy, remis w karnych wygrywamy. A swój występ jak byś ocenił? 2 na 10. Najpierw biegłem na boisko i po 2 minutach zobaczyłem, że nie mam dopływu tlenu, więc musiałem zejść. Ja uważam, że kluczową... Strzeliłem bramkę, asystowałem przy bramce, która uratowała nam remis, także tu byłem zadowolony. Z tym, że myślę, że moją główną rolą było jednak zagadywanie obrony. Często bierzesz udział w takich meczach? Wszystkie mecze youtuberów, które są charytatywne swoją drogą, to biorę udział. Na poprzednim to nawet więcej pobiegałem i strzeliłem jedyną bramkę, ale to było na boisku jakimś trawiastym, a tutaj to ja czuję, że to nie moja para kaloszy. Takie wydarzenia są potrzebne według Ciebie? No zdecydowanie, zdecydowanie. Nawet tutaj są pomysły o tym, żeby założyć reprezentację youtuberów i jeżeli to ma pomóc jeszcze przy okazji fundacji, no to czemu nie?